Cześć, tu Ilona z Europa Campers. Dzień dobry, Maciej Kastor, witamy Was serdecznie. Witamy. Gdzie my jesteśmy, Ilonka, powiedz? Jesteśmy niedaleko siedziby firmy Kastor w Warlitach. Zabrałam Cię dzisiaj, Maciej, w przepiękne miejsce, Pałac Warlity. Jesteśmy nad jeziorem i Ty pamiętasz nazwę, bo ja nie? Jezioro Platyńskie i piękny pałac, to prawda, tam z tyłu gdzieś nam się rysuje, a my tu przyjechaliśmy nie dla pałacu, tylko dla... Nie, przyjechaliśmy poopowiadać troszeczkę o domach dla biznesu. Parę lat temu postawiliśmy tutaj trzy nasze domy, my nazywamy ten model apartamentowiec, dlatego że ma płaski dach, tak jest u nas w ofercie nazwane i 5 lat temu, bo każdy dom innego roku był stawiany, postawiliśmy właśnie, poszerzyliśmy dla klienta hotelowego, poszerzyliśmy bazę noclegową. Tak, ten pałac jest piękny, ale nie posiada zbyt wiele sypialni. Natomiast postawienie dodatkowych 3 domków pozwoliło poszerzyć tą bazę noclegową. I to jest chyba świetny punkt zaczepienia, żeby mówić o tym, że takie właśnie budynki są idealnym rozwiązaniem do tego, żeby poszerzać swoją bazę noclegową w istniejącym już pałacu, zamku, hotelu, czy nawet gdzieś obok restauracji po to, żeby na przykład zorganizować komuś większe wesele. Tak, dokładnie tak jak mówisz, bo często jak właśnie to są pałace, czy już jakieś budynki zabytkowe, to nie mogą rozszerzyć, nie mogą dobudować, nie mogą zmienić wystroju, a mają przepiękną dookoła bardzo dużo zielonego terenu, gdzie właśnie budynki przenośne, budynki mobilne jest dużo łatwiej postawić. Łatwiej jest to zgłosić, czy z pozwoleniem na budowę. Dlatego jest to super alternatywą dla inwestycji, takich właśnie jak hotele, ale nie zapominajmy też właśnie, tak jak mówiłeś, o polach golfowych, o ośrodkach wypoczynkowych, gdzie można dostawiać takie budynki. I co jest jeszcze fajne, mówimy tu tylko o bazie noclegowej, czyli o domkach, ale można taki budynek mobilny przywieźć i niekoniecznie zrobić w nim noclegu dla klienta, a na przykład jakąś salę multimedialną. No, mamy w ofercie też produkty różne typu symulator golfowy lub produkty, siłownie, które można było zaadoptować właśnie w inny sposób. Tak jak siłownia, tak jak sala, mała sala restauracyjna, przecież robiliśmy z tego smażalnię ryb, czy tak, jakieś takie inne dokładnie produkty, które świetnie mogą uzupełnić Waszą bazę, nie tylko noclegową, ale usługową. Przy, tak jak powiedzieliśmy, zamku, pałacu, polu golfowym, restauracji, czy gdziekolwiek. I nie mówimy tutaj o 3 sztukach, o jednej sztuce usługowej, ale mówimy o 10, 20, 50 czy 100 domkach, które świetnie wpiszą się w piękny krajobraz i w dodatkowe usługi, które możecie świadczyć dla swoich gości. Dokładnie. I pamiętajcie, że do każdego zlecenia podejdziemy indywidualnie. Jesteśmy w stanie dopasować się wizualnie już do istniejącego budynku. Jesteśmy w stanie w środku zaaranżować to też, żeby gdzieś to odpowiadało wizualnym wartościom tego, co już macie. Także zapraszamy na strony internetowe www.europacampers.pl, gdzie znajdziemy domy mobilne. Tak, i www.castor.net.pl, gdzie wybudujemy Wam właściwie każdy dom w technologii szkieletowej, od małego po ogromny lub nawet bardzo ogromny. Lub bardzo ogromny, tak jak właśnie restauracje, wielkopowierzchniowe sale. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszamy. Cześć.